Hej wszystkim, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dobijamy niedługo już do 100 tysięcy na moim kanale i pomyślałam, że w końcu musi przyjść ten czas, abyście się dowiedzieli co nieco więcej o mnie samej, dlatego postanowiłam nagrać Q&A. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Jeszcze raz powtarzam, że dobijamy już niedługo do 100 tysięcy, także no, będzie mi bardzo miło, jeżeli mnie zasubskrybujecie. I myślę, że możemy po prostu przechodzić do pytań. Ile masz lat? Mam 24 lata. Miesiąc temu miałam urodziny, 6 lipca. I kolejne pytanie, ile masz wzrostu? Mam 1,61 m wzrostu, także no jestem dosyć niska. Czy mam rodzeństwo? Tak, mam starszego brata, Pawła. Mój brat jest starszy ode mnie o 6 lat i mieszka on za granicą, mieszka w Londynie, dlatego nawet nie mam okazji go nawet czasem pokazywać. Dobra, kolejne pytanie mnie trochę rozbawiło. Skąd tak egzotyczne nazwisko? Słuchajcie, mam na nazwisko Guelard i to już od razu do kolejnego pytania, jak wymawiać moje nazwisko. Moje nazwisko czyta się Guelard. Po prostu mój przodek był Francuzem. Ja się ostatnio dziadka pytałam o tę historię. On mi generalnie powiedział, że to tak... Mi się wydaje, że to tak jakby jego pradziadek. No nie wiem, ja już się pogubiłam. W każdym... Albo dziadek jego? Ja nie jestem w stanie wytłumaczyć, z którego to jest pokolenia. W każdym razie podobno historia jest taka, że jakaś moja praciotka czy prababka pojechała do Niemiec. W Niemczech właśnie poznała tego Guelarda. Coś tam się zakochali w sobie i wrócili tutaj na ten obszar Lubelszczyzny. Tak mi się wydaje, też nie chcę, wiecie, fake newsów o swojej własnej rodzinie sprzedawać, więc za bardzo no, nie będę się rozwodzić na ten temat. W każdym razie po prostu mój przodek był Francuzem, miał francuskie nazwisko, Guelard i stąd ja też jestem teraz Guelard. Ale tak poza tym, bo to też takie pytania się pojawiały, kim jestem z pochodzenia? Z pochodzenia jestem w 100% Polką, dlatego że i moi rodzice są Polakami, moi dziadkowie są Polakami, moi pradziadkowie też Polakami. Co studiujesz, studiowałaś? Jak już wiecie, mam 24 lata i mając 19 lat wyjechałam do Londynu na studia, na licencjat i studiowałam przez 3 lata PR, Public Relations, studiowałam na uczelni University of the Arts in London i to mój taki, bo oni tam mają różne oddziały, mają College of Fashion, ten najbardziej popularny i mój college to był College of Communication i on się znajdował na Elephant and Castle. Po 3 latach studiów w Anglii miałam rok przerwy i po tym roku przerwy zdecydowałam się pójść na magistra i studiuję teraz, robię magisterkę w Warszawie na Koźminie zaocznie i jest to magisterka z zarządzania w wirtualnym środowisku, czyli tak jakby ciągle idę tym tropem trochę social mediów, trochę tego online'u, bo tak naprawdę jak byłam na moich pierwszych studiach na PR-ze, to ten temat właśnie social mediów najbardziej mnie zainteresował. Wtedy też zaczęłam tak jakby robić te moje pierwsze kroki w kierunku moich własnych profili społecznościowych. Czy studia pomogły mi w działaniach na social mediach? Sama wiedza ze studiów niekoniecznie, ponieważ ja raczej się sama nauczyłam wszystkiego i zarówno tej takiej analizy social mediów, kreowania treści, ja się wszystkiego sama nauczyłam. Nawet jak mieliśmy zajęcia z tworzenia wideo, wiecie, w programie, nie wiem nawet w jakim to programie oni robili, w iMovie, ale akurat właśnie wtedy nie było mnie na zajęciach, nie wiem czy ja wtedy w Polsce byłam, czy coś takiego. W każdym razie akurat na tych zajęciach edycji wideo mnie nie było i później tak żałowałam, bo ja później jak chciałam montować moje filmy na YouTubie, to ja po prostu, pierwsze moje chwile to był taki trochę paraliż, dopiero później zaczęłam ogarniać sama z siebie, jakby o co chodzi w tym całym montażu, jak to wszystko wygląda, także tego wszystkiego sama się nauczyłam, więc nawet uczelnia mi w tym nie pomogła. Bardziej uczelnia pomogła mi w tym utwierdzić się w fakcie, że te social media to jest ta droga, którą ja chcę iść. Dlatego, że teoretycznie jakby wiedzą za bardzo mi treści na moich studiach za bardzo mi nie pomogły w tworzeniu moich treści w social mediach. Czy mieszkasz z rodzicami? Tak, mieszkam w rodzinnym domu i właśnie wiecie co? Ja się tak nie wiem, ale mam czasem takie myśli. Za bardzo Wam też o tym nie mówię, że ja mieszkam w rodzinnym domu, za bardzo tak jakby nie gadam na ten temat i tak sobie myślę, kurde, dlaczego? Ale właśnie
mam trochę takie przeświadczenie, że z jednej strony jakby ja czaję, dlaczego ja mieszkam jeszcze w rodzinnym domu. Po prostu chcę zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy mogę. Poza tym też na razie nie planuję się wyprowadzać do innego miasta i jakby dla mnie to jest też bez sensu, że mimo tego, że mam tutaj, że tak powiem, swoje miejsce, to żebym musiała się wynosić z mieszkania i po prostu wynajmować sobie, nie wiem, za 2000 zł jakby drugie mieszkanie, tylko po to, żeby nie mieszkać w rodzinnym domu. Ale z drugiej strony też mam takie przeświadczenie, że jakby Anka, masz już 24 lata, czy to trochę nie wstyd mieszkać z rodzicami? Ale powiem wam też, że po prostu jak będę gotowa, to jakby to moim zdaniem też się trochę tak naturalnie stanie. Także i ja też nie mam za bardzo takiego parcia. Znaczy chciałabym, bardzo bym chciała już mieszkać na swoim i jasne mieć swoje mieszkanie, ale właśnie chciałabym mieć swoje mieszkanie, a nie wynajmować mieszkanie. Dlatego na razie siedzę tutaj w tym moim gniazdku, odkładam pieniążki tyle, ile mogę i po prostu mam nadzieję, że jakby sama będę sobie w stanie też to cegiełka po cegiełce wybudować tak jak mam to w mojej głowie. Generalnie mieszkam z moją mamą, bo moi rodzice są rozwiedzeni. Także to też tym bardziej. Mamy dosyć spore mieszkanie, a jesteśmy tutaj we dwie, więc ja też nie widzę. My sobie nawet nie przeszkadzamy, także tak to wygląda. Czy pochodzisz z zamożnej rodziny? Ja nie pochodzę z zamożnej rodziny. Powiem wam tak, ja pochodzę z normalnej rodziny, ale moim zdaniem... Okej, to będzie trochę głębsze. Ale moim zdaniem to, co ja wyniosłam z domu, te wartości i jakby całą taką życiową wiedzę, moim zdaniem to jest o wiele więcej warte niż wszystkie pieniądze, które po prostu, nie wiem, mogliby mieć moi rodzice, nie wiem, żeby mi kupować lalki i tak dalej i różne zabawki. Tak naprawdę i telefon, i laptop, i wszystko co mam, ja po prostu sobie zarobiłam na to sama. Ja pamiętam w ogóle na mojego pierwszego iPhone'a zbierałam, to właśnie byłam w Londynie i po prostu poszłam do pracy i z napiwków sobie zbierałam na mojego iPhone'a. Ja nawet nie pamiętam, ile ja na niego zbierałam. No, jakieś pół roku na pewno. I tak samo na mojego laptopa. No tak naprawdę na wszystko. Wszystko, cały sprzęt, wszystko co ja mam, to ja po prostu sobie sama kupiłam za moje własne pieniądze. Jak poznałaś się ze swoim chłopakiem? Ja z moim chłopakiem poznaliśmy się w liceum. Chodziliśmy do jednej klasy w liceum. W ogóle mamy dużo wspólnych znajomych, których i ja znałam jeszcze przed liceum i on też znał przed liceum, na przykład moje przyjaciółki on znał i ja znałam, ale my tak jakby nigdy się nie poznaliśmy. W każdym razie tak, poznaliśmy się w pierwszej liceum, ale zaczęliśmy być ze sobą w trzeciej. Jakoś tak w połowie trzeciej liceum. Ile jesteś ze swoim szczęściem? Słuchajcie, mnie to pytanie tak rozbawiło. Ja domyślam się, że tu chodzi o chłopaka, ale ja ze swoim szczęściem jestem tak naprawdę od urodzenia, bo ja twierdzę, że ja jestem swoim szczęściem. Znaczy ja się czuję ogromną szczęściarą, że akurat trafiłam na mojego chłopaka, bo on jest po prostu niesamowity i bardzo go kocham i w ogóle no jest jakby... On sprawia, że ja jestem lepsza każdego dnia. Ja nie wiem, twierdzenie, że on jest moim szczęściem albo że mój chłopak to jest najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się w moim życiu. Żadna kobieta nie powinna po prostu mówić takich rzeczy, dlatego że twoja wartość to nie jest twój chłopak. Twój chłopak jest dodatkiem, twój mąż, twój partner jest dodatkiem tak naprawdę do twojego życia, a nie esencją tego życia. Jeżeli podzielacie moje zdanie, to dajcie mi znać w komentarzach, ale jakby no ja po prostu tak myślę, tak twierdzę, że szczęściem moim w życiu jestem ja sama, to co mam w głowie, to czego się nauczyłam, to przez co przeszłam, moje całe doświadczenie, wszystko czego się nauczyłam, moje wszystkie skille, moje wszystkie umiejętności, to tak naprawdę jest moje szczęście i moja wartość, a mój chłopak, no on tak uzupełnia tą całość, daje mi też takie wewnętrzne spełnienie. To samo zdanie mnie tak rozśmieszyło, nie wiem, mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam tutaj. Ilu miałaś facetów? Słuchajcie, tak naprawdę takiego prawdziwego chłopaka to miałam i mam jednego, bo moim zdaniem te wszystkie i gimnazjalne, i podstawówkowe, i przedszkolne miłości to w ogóle się nie liczy, także ja mówię, że jednego.
jednego faceta, mojego obecnego chłopaka, Mateusza, Matiego. Jak zaczęłaś na Instagramie i na YouTubie? Ja w sumie o tym mówiłam kilka razy, jeszcze kiedyś na live'ie, ale w skrócie tak Wam powiem. Słuchajcie, to było tak, że ja już byłam w Anglii. Spróbujcie sobie tak to wyobrazić. Byłam w Anglii na pierwszym roku studiów, czyli miałam 19 lat. Obserwowałam sobie różne konta na Instagramie, w sumie tak naprawdę to jakby sama nic w tym kierunku nie robiłam i nawet nie planowałam nic robić. I pewnego dnia Wiskola, którą teraz prawdopodobnie bardzo dobrze znacie, ona wtedy, pamiętam, nie wiem, miała może z 20 tysięcy, ale ona była taka, wiecie, najbardziej popularna, makijażowa. W każdym razie Wiskola zrobiła konkurs właśnie na Instagramie i tam były do wygrania kosmetyki, z tego co pamiętam, był Too Faced, coś tam z Too Faced było i z Anastazji Beverly Hills. Ja sobie myślę, wow, w ogóle ja do tamtego momentu chyba nie miałam żadnych takich droższych kosmetyków. Zero, po prostu zero. Także jak ja zobaczyłam, że do wygrania są takie kosmetyki, i to ja sobie myślę, kurna, ja muszę to wygrać. Muszę to wygrać. Kolejna rzecz śmieszna jest taka, że ja wcześniej też się raczej tak mocniej nie malowałam. Ja wiecie, tylko nakładam sobie podkład, korektor, puder, tam tusz do rzęs i tak naprawdę tyle. Ale w momencie, gdy ona ogłosiła ten konkurs i to był konkurs makijażowy właśnie, to ja po prostu nakupowałam jakichś brokatów, w ogóle makijaże, które ja zrobiłam. Ten brokat przyklejałam bez żadnego kleju, po prostu o tak na czystą powiekę. Nie miałam jakby umiejętności, żeby wiedzieć, jak to się robi, też żeby wiedzieć, co kupić, co mi się może przydać tak naprawdę. I tak zaczęłam to kleić i po prostu też wtedy sobie kupiłam moje pierwsze sztuczne rzęsy, kupiłam sobie klej Duo i po prostu odwalałam jakieś makijaże. Kilka tych makijaży zrobiłam na ten konkurs. Konkursu nie wygrałam, jak możecie się domyślać. I w ogóle też dostałam niżej takie pytanie, czy kiedykolwiek wygrałam jakiś konkurs, to nie, nie wygrałam żadnego konkursu, ale mi się tak spodobało to malowanie się. Po prostu dla mnie w tamtym momencie to była taka trochę terapia. Mój chłopak był tutaj w Polsce, no czułam się trochę samotnie. W ogóle przez pierwsze pół roku to ja byłam, no byłam taka, wiecie, zdołowana tą całą sytuacją, że w sumie może źle zrobiłam, że przyjechałam do Londynu. I właśnie to malowanie się przed lustrem, wiecie, wracałam z uczelni, siadałam, malowałam się, to mnie odprężało, strasznie mnie to odprężało i też zauważyłam, że z każdym kolejnym makijażem ja nabierałam nowych umiejętności, coraz więcej umiałam zrobić na tych moich oczach, czy po prostu jakieś nowe sposoby malowania się. Po prostu malowałam się i zaczęłam dodawać zdjęcia na Instagrama właśnie tych moich makijaży. I już nawet w trakcie odbywania się tego konkursu Wiskoli ja zauważyłam, że no, kurde, trochę mi tych obserwatorów poprzychodziło. Pamiętam, że jak konkurs się skończył, to ja już miałam jakoś około 1000 tych obserwatorów, co w ogóle dla mnie zawsze 1000 obserwatorów to było jakieś, to było coś niesamowitego, mieć 1000 obserwatorów. No więc ja miałam już te 1000 obserwatorów i sobie pomyślałam, nie no, jak ja mogę to w tym momencie teraz tak zostawić, skoro widzę, że ludzie chcą mnie obserwować. Ja też czerpię z tego ogromną satysfakcję, więc po prostu coraz więcej się malowałam, też zaczęłam sobie zbierać pieniądze, bo ja w międzyczasie ciągle pracowałam w restauracji, właśnie też w centrum Londynu i odkładałam sobie pieniądze właśnie na to, żeby sobie kupować kosmetyki i tak naprawdę to się zaczęło tak kręcić. Największy taki boom u mnie na Insta to był dzięki chudzie, dlatego że ja pamiętam, że ja w pewnym momencie chyba miałam taki ogromny boom, że przez miesiąc przyszło mi 20 tysięcy osób, dlatego że chuda mnie tam poudostępniała parę razy i ja po prostu byłam w szoku, ile zarabia się na Instagramie i na YouTubie. No więc, wiecie, kiedy ja zaczęłam tak naprawdę zarabiać na, w ogóle na moich social mediach, to było w zeszłym roku. Ale to były takie pieniądze, że ja wciąż miałam taką obawę, czy ja jestem w stanie się z tego utrzymać, czy ja nie powinnam jakby ja specjalnie poszłam na te studia, na tę magisterkę, żeby sobie dać jakby jeszcze trochę czasu na tego YouTube'a i na tego Instagrama. Studiując, ja wiem, że moja mama po prostu mi nie powie, Anka, wynoś się z domu, nie? Anka, idź do roboty, no, bo studiuję, prawda? Także ja sobie powiedziałam, dobra, pójdę na te studia, dam sobie jeszcze czasu. Może to jakoś się tak rozkręci, że będę w stanie się po prostu utrzymać. Będę w stanie zarabiać takie pieniądze, że będę mogła i właśnie wyprowadzić się z domu i albo sobie uzbierać pieniądze, kupić mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Tak jak Wam mówię, pierwsze takie prawdziwe pieniądze, gdzie ja doszłam do wniosku, kurczę, naprawdę można
można z tego zarobić jakieś pieniądze. Pod koniec zeszłego roku zarobiłam około 40 tysięcy złotych, czyli jak podzieliłam to na 12, no to to wychodzi no tam 3300 złotych miesięcznie. Te moje zarobki w zeszłym roku po pierwsze były bardzo nieregularne. To nie było tak, że wiecie, koniec miesiąca i ja dostawałam pieniądze. One były po pierwsze bardzo nieregularne, a po drugie jakby ja też nie miałam pewności, czy ja w ogóle będę miała jakąś współpracę za miesiąc. Bardzo byłam taka zestresowana. Natomiast w tym momencie tak naprawdę dopiero w tym roku ja na YouTubie i na Instagramie, w sensie na współpracach, dlatego że może nie wiecie, ale głównie influencerzy zarabiają na współpracach. Dopiero w tym roku ja mogłam tak odetchnąć, mogę przynajmniej odetchnąć. Mam dwie współprace, które podpisałam jeszcze w zeszłym roku, pod koniec roku, całoroczne, na cały ten rok. I wiem, że mając już przynajmniej te dwie współprace, jestem spokojna, że jakieś tam pieniądze do mnie trafią. I oprócz tych dwóch współprac, dzięki tak naprawdę, moim zdaniem, dzięki YouTube'owi, dzięki temu, że stałam się właśnie bardzo aktywna na YouTubie i dzięki temu, że dodaję regularnie, to też zaczęło się pojawiać no, sporo propozycji współprac od różnych marek. Dla mnie to jest niesamowite w ogóle, że ja mogę się zajmować tym, czym się zajmuję. Powiedziałam Wam moje zarobki z zeszłego roku. W tym roku one już przekroczyły to, co zarobiłam w zeszłym roku. Nie wiem w ogóle, czy ja powinnam o tym mówić, czy nie. Mówię Wam to dlatego, że chcę być z Wami szczera i chcę mieć z Wami taką bliższą więź. Chcę też, żebyście mniej więcej ogarniali, na jakiej zasadzie to działa. Ja też chcę Wam powiedzieć, że to nie wygląda tak, że po prostu każdy, kto się do mnie odezwie, ja mówię, z Tobą będę współpracować, z Tobą będę współpracować, z Tobą, z Tobą, z Tobą. Wszystko, co przychodzi do mnie, to nie jest tak, że ja wszystko biorę. Zresztą mi się wydaje, że ja powinnam zrobić oddzielny film na ten temat, dlatego że to jest tak obszerny temat, że jakbym miała tutaj w tym Q&A na to odpowiadać, to trochę za dużo czasu by minęło. Także myślę, że tym tematem możemy się zająć w innym filmie, a teraz przejdę do kolejnych pytań. Czy na początku wstydziłaś się przed znajomymi mówić na Instagramie? W sensie na Instastory. W ogóle pierwszy to był Snapchat. I tak, ja pamiętam, że jak pierwszy raz nagrywałam, to ja po prostu, wiecie, ręka mi się o tak telepała, głos mój drżał jeszcze bardziej. W ogóle ja mam coś takiego, że jak się stresuję i mówię, to moje policzki całe się tak telepią. Także wiecie, ja cała zestresowana nagrywałam. Ale z każdym razem to jest po prostu praktyka czyni mistrza. Im dłużej siedzicie przed tym aparatem, im dłużej mówicie do tej kamery, tym łatwiej jest po prostu później złapać taki flow i trochę się rozluźnić przed tą kamerą. Ja jeszcze 2 lata temu w ten sposób, jak do Was teraz mówię, absolutnie bym nie mówiła. Po prostu ja bym siedziała z kijem w dupie i starała się tylko po prostu nie popełnić jakiegoś błędu mówiąc. Unikasz konfliktów, czy jeśli coś Ci nie pasuje, to mówisz wprost i nie unikasz konfrontacji? Właśnie ostatnio się nad tym zastanawiałam, jak to u mnie wygląda i słuchajcie, ja mam coś takiego, że ja się bardzo szybko denerwuję i jak mnie coś zdenerwuje, to ja po prostu ja się robię cała czerwona, ja się gotuję w środku. Ale na przykład jeżeli powiedzmy jest taka sytuacja, że nie wiem, że ktoś mnie zdenerwuje, to ja mówię na przykład mojemu chłopakowi, co ja bym tej osobie nie powiedziała. Wiecie, ja po prostu taki chojrak jestem, nie? Co ja bym tej osobie nie powiedziała, jak ja bym jej nie nawrzucała i tak dalej, i tak dalej. A jak już przychodzi co do czego, jak jest taka sytuacja, gdzie na przykład, nie wiem, jesteśmy z Matim w restauracji i coś jest nie tak. Pierwsze co ja robię, to mówię, Mati, powiedz mu coś! Albo generalnie zrzucam na niego tę odpowiedzialność, żeby on w jakiś sposób zareagował, ale żebym ja nie musiała się konfrontować w tej sytuacji. Po prostu ja nie lubię się kłócić, ja nie lubię właśnie takich konfrontacji. Też nie lubię konfliktów, nie jestem mocno konfliktowa, tak mi się wydaje. Jak widzisz siebie za 10 lat? Za 10 lat chciałabym mieć już dzieci. Czekajcie, za 10 lat to ja będę miała 34 lata. To ja bym już chciała mieć wtedy moją całą trójkę dzieci. Wszystkich. Wszystkich w kupie. Chciałabym mieć swój dom. Chciałabym mieć swój biznes. Ja w ogóle chciałabym się zająć w przyszłości inwestycją w nieruchomości. Bardzo mnie interesuje ten temat i właśnie chciałabym się tym zająć w przyszłości. Także mam też nadzieję, że za 10 lat będę już miała takie finanse, żebym mogła właśnie zająć się tymi inwestycjami w nieruchomości. No, przede wszystkim chciałabym mieć swój też własny biznes, ale myślę, że ciągle chciałabym gdzieś w tym internecie istnieć, na pewno. Ulubiony alkohol.
Very good question. Mój ulubiony alkohol, w sensie mój ulubiony drink, to jest Skinny Beach i to jest mój i moich przyjaciółek autorski drink. Nazywa się Skinny Beach, dlatego że jest to po prostu wódka, woda, najlepiej gazowana, do tego sok z cytryny, kostki lodu i zamieszane to wszystko i tak naprawdę tyle. Nazywa się to Skinny Beach, dlatego że jest po prostu mało kaloryczne, a dodatkowo pijąc alkohol od razu pijecie wodę, czyli zabierając te elektrolity, które zabiera alkohol, w tym przypadku wódka, to ta woda od razu te elektrolity daje, także następnego dnia ja się czuję jak nowonarodzona. I tak, to jest mój ulubiony alkohol. Czy planujesz operację plastyczną? Nie planuję. Nawet nie wiem, co miałabym sobie zoperować. Jeżeli macie jakiś pomysł, to mi dajcie. Czy wybaczyłabyś zdradę w wieloletnim związku? Nie, raczej bym nie wybaczyła. Wiecie co? Dla mnie zdradą tak naprawdę jest już pisanie, jakby chłopak pisał z jakąś inną dziewczyną. Nawet nie mówię tutaj, wiecie, w taki koleżeński sposób, ale powiedzmy w taki bardziej sprośny i w taki bardziej, wiecie, seksualny, to dla mnie to już jest nie. Dla mnie to już jest wyjazd totalny i zero powrotu. Po prostu dla mnie to jest strasznie obrzydliwe. I tyle. Wieczór na spokojnie, czy raczej impreza do rana? Raczej na spokojnie. Ja w ogóle się śmieję, że już jestem trochę taką babcią, mi się nie chce nigdzie wychodzić. Mam też wrażenie, że ja się bardzo wyszalałam w liceum. Serio, moje 3 lata liceum tutaj też w Lublinie to była po prostu co piątkowa jazda bez trzymanki. Każdy w liceum czekał do piątku, żeby po prostu wyjść na miasto, napić się, spotkać się ze znajomymi, pójść na domówkę, pójść do DK, pójść na jakąś inną imprezę i nawet spędzić zimowy wieczór na Kaczce, czyli na takim placu Kaczyńskiego, gdzie po prostu, wiecie, jest minus 15 stopni, a ty siedzisz tam wieczorem w kurtce, po prostu zimno jak nie wiadomo co, a ty siedzisz i pijesz ze swoimi znajomymi. Także ja, mi się wydaje, że po prostu ja w liceum się już na tyle wyszalałam, że w tym momencie, mając 24 lata, mi się nawet nie chce, aczkolwiek też nie powiem, że się nie zdarza, dlatego że ostatnio nawet, ja nie wiem jak, ale wróciłam do domu o 5 rano i po prostu, wiecie, ja wróciłam do domu, stoję w przedpokoju i się zaczęłam z siebie śmiać. Dlaczego ja o 5 rano wróciłam do domu? Także nie mówię, że się nie zdarzają takie sytuacje, ale to jest naprawdę bardzo sporadycznie. Też nawet jak wychodzę na miasto, to wolę się napić herbaty. Kurna, bez kitu. Wolę się napić herbaty na mieście niż piwa. Czy mam jakiegoś crusha filmowego? Ryan Gosling. Ryan Gosling. Ile jesteś już z Mattim? Nie chciałabyś być zaręczona? Słuchajcie, ale wiecie, że moje chciejstwo czy niechciejstwo tak naprawdę jakby do niczego nie doprowadzi. Jeżeli Matti ma mi się oświadczyć, to się w końcu oświadczy. Jeżeli nie, to w pewnym momencie dojdziemy do takiego wniosku, że chyba czas się rozstać, skoro nie chcesz mi się oświadczyć, tak? Która dziewczyna by nie chciała być zaręczona, a która dziewczyna nie chciałaby? Znaczy, oczywiście są takie dziewczyny, jasne, ale ja jestem właśnie z tych, które, tak jak Wam już powiedziałam, chciałabym mieć dzieci, chciałabym wziąć ślub, chciałabym być zaręczona, ale też nie będę, wiecie, nie będę codziennie go tutaj dziurę w brzuchu mu robić, że weź ty kurna, kup mi pierścionek, weź mi się oświat, no. Dajcie spokój, nawet nie ma szans, żebym ja cokolwiek takiego robiła. Czy wierzę w Boga? Jakby w ogóle przekrój tematyczny tutaj w tych pytaniach jest bardzo szeroki. Od tego, jaki jest mój ulubiony alkohol, do tego, czy wierzę w Boga. Czy wierzę w Boga? Tak, wierzę w Boga, ale ja nie jestem jakoś tak bardzo, nie jestem taką bardzo zagorzałą, nie jestem kurna katolem, okej? Okay? Są ludzie, którzy są po prostu katolami. Ja nie jestem katolem, ja wierzę w Boga, ja mam krzyżyk w pokoju, ja miałam komunię, miałam chrzest, miałam bierzmowanie i ja wierzę w Boga, ale przede wszystkim wierzę w to, że trzeba być po prostu dobrym człowiekiem i jeżeli nie jest się dobrym człowiekiem dla drugiej osoby, jeżeli nie ma się właśnie takiego poczucia empatii w stosunku do drugiej osoby, to nie jest się w stanie być dobrym katolikiem. To jest moja taka główna domena życiowa, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, żeby nie robić innym krzywdy, żeby pomagać innym, żeby być właśnie takim empatycznym w stosunku do innych. Hej, masz piękną figurę, dziękuję. Stąd pytanie, zawsze akceptowałaś siebie, swoje ciało? Nie, bardzo długo nie akceptowałam. Mój w ogóle wiek dojrzewania to był dramat. Dla mnie w ogóle moje ciało
jak dojrzewałam, to było no coś okropnego, dlatego że po pierwsze ja bardzo szybko w górę poszłam, byłam jedną z najwyższych dziewczyn w szkole. Ja w ogóle bardzo szybko i dostałam okresu i bardzo szybko biodra mi zaczęły rosnąć, pośladki, stąd też mam dużo rozstępów na pośladkach, gdzie moje koleżanki to jeszcze były takie, wiecie, patyki, a ja byłam już trochę większa, to wtedy zaczęły się moje takie kompleksy w kierunku mojego ciała. Ja w ogóle nie czułam, że wiecie, szerokie biodra, duża pupa to jest coś fajnego, wręcz przeciwnie, szczególnie jak któregoś razu przyszłam do szkoły. Pamiętam, kupiłam sobie wtedy nowe spodnie i w sensie mama mi kupiła, nie, tata mi kupił. Okay, dobra, to jest nieważne, rodzice kupili mi nowe spodnie. Ja przyszłam do szkoły w tych spodniach, to było jakoś koniec podstawówki, tak mi się wydaje. Ja dostałam pytanie od takiego jednego mojego dobrego kolegi, bez kitu, on był naprawdę bardzo dobrym kolegą przez wiele lat i ja pamiętam, jak on się mnie spytał, ty jesteś taka gruba, czy to te spodnie tak cię pogrubiają? Jak powiedzmy 12-latka słyszę coś takiego, sobie myśli, kurna, jestem gruba, jestem gruba. Tak naprawdę moje te kompleksy w stosunku do mojej sylwetki skończyły się w liceum i to właśnie dzięki mojemu chłopakowi. On mi powiedział, że jakby to, że ja mam tak takie krągłe pośladki, że to jest super w ogóle. No ja wtedy przestałam, absolutnie, jak on mi to powiedział, to moje kompleksy w stosunku do moich pośladków od razu odeszły. Ostatnie pytanie, które jest po prostu dla mnie bombowcem totalnym. Jak reagują starsi członkowie rodziny twojej, twojego chłopaka na brak stanika? Jak oni reagują na to? Czemu mnie to tak śmieszy? Słuchajcie, bo ja nie widzę w tym nic złego. Ja nie widzę w tym nic złego, że ja nie mam na sobie stanika. Ja nie wiem o co chodzi, a jeżeli chodzi o stosunek mojej rodziny, czy stosunek rodziny Matiego, ja się nigdy nie spotkałam, żeby ktokolwiek zwrócił mi uwagę, że ja nie mam stanika. Albo że powinnam założyć stanik bez kitu. Szczerze, z ręką na sercu wam powiem, że ja nie wiem, czy moi dziadkowie w ogóle zauważyli, że ja nie noszę stanika najczęściej. Bo to też nie jest tak, że wiecie, że ja chodzę z tymi cycami na wierzchu, no bez przesady, po prostu czasem nałożę, czasem nie nałożę, ale częściej nie nałożę, no ale jak mam o taką bluzkę, to wy nawet nie wiecie o tym, że ja nie mam stanika. Mam nadzieję, że troszkę odkryłam tajemnic o sobie, może troszkę się o mnie więcej dowiedzieliście. W sumie na tym mi najbardziej zależało, abyście mnie troszkę bliżej poznali. Także ja się będę już z wami żegnać, widzimy się w kolejnym filmie, pamiętajcie o tym, aby dać łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał. Bo dobijamy do 100 tysięcy i jeszcze też zapraszam Was na poprzedni film, dlatego że tam znajdziecie rozdanie z kosmetykami Fenty Beauty, które jeszcze powinno trwać, jeżeli dosyć wcześnie oglądacie ten film. A ja się już z Wami żegnam, widzimy się w kolejnym filmie, buziaki, pa!